Słuchowisko Nasz Norwid. Jak miałem, nie wiem, z 12 lat, to chodziłem na takie zajęcia i to był, że przychodził pan z radia, mieliśmy takie profesjonalne studio. Profesjonalne, i, wow. No, jakby w wieku 12 lat to był szok. No, spodziewam się. Jakby chyba gościu siedzi po drugiej stronie, wow. Recytujesz lokomotywę. Tak. W ogóle recytowaliśmy lokomotywę, co było w wieku 12 lat, mniej więcej okej. Okay. Ej, Marcel! Cześć! Słuchaj, wpadnij może na dzisiejszy wieczorek poetycki. Jest poświęcony twórczości Norwida. Ty, Kacper i Norwid. Jest, a powiem szczerze, jesteś ostatnią osobą, którą sobie wyobrażałem, co mogłaby mieć takie w sumie jakiekolwiek zainteresowanie Norwidem. Ale no i tak w sumie nie wiem, co robić, to raczej chyba będę mógł przyjść. No właśnie, widzisz, posiedzisz sobie, pogadamy, posłuchasz fajnych tekstów, napijasz się herbaty, podyskutujemy trochę. Ja i Julia będziemy też występować. A może ci się spodoba, może coś cię zainspiruje. Coś tam słyszałam o tym, ale jakoś niezbyt mnie to zachęca. No weź chodź, bo ja nie chcę iść sama, a w sumie to może być fajnie. Nie przekonuje mnie to. Nie przepadam za utworami Norwida. No ale w sumie ja bym po prostu chciała posłuchać, jak tam inni będą recytować. A wiesz, potem możesz powiedzieć, co o tym myślisz. No okej, okay, możemy pójść. Posłuchajcie wierszy Norwida. Żeby to można, arcydzieło, dłutem wyprowadzić z grubych brył i żeby dłuto nie zgrzytnęło, ni młot je ustawnie bił, a bił. Żeby to tchem samym harmonii można było kręcić wozów oś i bez skrzypnięcia wstecz ironii, żeby się dało zrobić coś. O, jakże spałby sobie człowiek wyższy nad skargi ustawiczne, lecz cóż, gdy jeszcze i u powiek rozsiędą się sny ironiczne. Uczucie zwiedza bez ironii, szlaki bite cudzym cierpieniem, lecz kto był tam pierwej, wie o niej, że jest koniecznym bytu cieniem. Ty myślisz może, że wiek złoty bez walk sam przyjdzie do ludzkości? A gdzież? Powiodą wpierw te cnoty, od których cofa strach śmieszności. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Równie niewinnej, tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi, Panie. Pod latyńskich żagli cieniem, myśl moja, płyń z aniołem. Płyń, jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnieniem, płyń wspomnieniem. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca. O, przejasne, pełne słońca, łodzi wioseł, szczęści Boże. Płyń, a nie wróćże mi z żale od tych laurów tam różowych, gdzie tas śpiewał Jeruzalem, i od moich dni laurowych. O, po skarby cię wysłałem. Cóż, gdy wrócisz mi z tęsknotą, wiem to, ale proszę o to, niech zapłacze, że płakałem. Pod latyńskich żagli cieniem, myśl moja, płyń z aniołem. Płyń, jak kiedyś ja płynąłem, za wspomnieniem, płyń wspomnieniem. Na śliskim bruku w Londynie, w mgle podksiężycowej, białej, niejedna postać cię minie, lecz ty ją wspomnisz struchlały. Czoło ma w cierniu czy brudzie, rozeznać tego nie można. Poszepty z niebem o cudzie w wargach, czy piana bezbożna. Rzekłbyś, że to Biblii księga,
zataczająca się w błocie, po którą nikt już nie sięga, iż nie czas myśleć o cnocie. Rozpacz i pieniądz, dwa słowa, błyskają bielmem jej źrenic. Skąd idzie? Sobie to chowa. Gdzie idzie? Zapewne gdzie nic. Jeszcze tylko kilka ciężkich chmur, nieporozpychanych nozdrzem konia. Jeszcze tylko kilka stromych gór, a potem już słońce i harmonia. Jeszcze tylko schemu kilka piór, wiatru odrzuconych próżnie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot, a potem już nie. Tak samo i w życiu czasów wir, jezdnego na hipogryfie ima. Gruby mu rozrywać każe kir, trumny przeskakiwać, których nie ma. Za czarną ścianą trumień świta mija, wynagradzający słusznie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud, a potem już nie. Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu. Trumienne izb oglądałem wnętrze. Noga powinęła mi się u schodu, na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spróchniałej, a gwóźdź w niej tkwił, jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały, lecz uniosłem. Pół serca, nie więcej. Wesołości zaledwo ślad. Pominąłem tłum, jak targ bydlęcy. Obmierzł mi świat. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atłasowej. Cóż powiem jej? Zwierciadło pęknie. Kandelabry się skrzywią na realizm i wymalowane papugi na plafonie, jak długi. Z dzioba w dziób zawołają: socjalizm! Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym farazeuszem po zabawie. Maruda. Jak wam się w ogóle to podobało? Nie, dla mnie takie nudne. Dla mnie było spoko, ale wiersze Norwida to raczej nie mój styl, ja wolę coś nowocześniejszego. No, ja też, ale herbata i ciastka były przepyszne. No ciastka dobre, polecam. Ale dla mnie było tak normalnie. Najbardziej chyba mi się podobały wiersze recytowane przez Kasię, Marcelinę i Dominikę. No mi też, no bo to my to recytowały. No i ja wam powiem, że ja widzę w wierszach Norwida po prostu ten obraz. Czytając ten wiersz, widzę wiatr, morze, fale. No chodzi mi o Italian, nie żeby coś, nie? No, może fajna sprawa. Nie, dobra, idziemy gdzieś, może na maka? Do maka. Dobra, to chodźcie. Idziemy. Ja nie mogę, ale się zestresowałam. Myślałam, że tam po prostu stanę na środku i będę stała jak ten kołek. Już mi nawet nie gadaj, myślałem, że zemdleję i się spalę ze wstydu. O matko, Marcel, a jak tobie się podobało? Jakie są twoje odczucia? Wiesz, tak szczerze ci powiem, że bez takich żadnych w sumie oczekiwań, nie? Mhm. Ale chyba nie było aż tak źle. No właśnie chcę powiedzieć, że nie było źle. Właśnie zostałem bardzo zaskoczony przez tym, jak... Wow. To dobrze. Miło nam. Proszę. Właśnie zostałem zaskoczony przez to, jak jeden tekst może być różnie odbierany przez różne osoby. Mm. No, to prawda. No to w sumie racja. A co sądzisz o naszych wykonaniach? Właśnie jedną z tych rzeczy, co też właśnie tak odczułem, że na to bardzo wpływało, to właśnie były te akcenty, co właśnie różne dawaliście na te słowa, co... dawały ten jakby punkt takiego skupienia. Tak. No bo tak, tego też... zdobyć atencję jakby słuchacza. Trzeba od tego jakby jak niektóre słowa zaakcentujesz, to zależy, to zmienia się kompletnie, kompletny sens zdania, czy brzmienie tego kompletnie to się wtedy zmienia. Ta jedna z tych rzeczy, co była taka wow. No, nam wyszło przynajmniej. A co sądzisz o naszej gestykulacji? Bo też staraliśmy się, żeby to jakoś emocje jednak odegrać. Ten to był dramat. No akurat trochę rękami rzucałeś, ale było to takie, wiesz... Przepraszam. Dodawało to, powiedzmy, takiego uroku. Emocji. Ważne, że wszyscy pod koniec nie mają zęby nikim w siniaku. Daj, dobra, słuchajcie, bo nam tramwaj ucieka, musimy się śpieszyć.
I jak? Podobało się? O dziwo, nie było tak źle, jak myślałam. Całkiem dobrze się bawiłam. Fajny klimacik, ale... Ale co? No, nadal jakoś te wiersze Norwida do mnie nie przemawiają. Mi się podobało, a ten wiersz "Tęskno mi, panie" tak dosyć mocno mnie poruszył. I tak dotarł do mnie. Rozumiem. Może wiesz, o jakimś innym poecie będzie ci się bardziej podobało. Poza tym są też takie większe wydarzenia, na których pewnie też jest inaczej. Ogólnie to może się jeszcze kiedyś przekonasz. Może i tak będzie. Dobra, to ja lecę. Pa, pa. Pa. Słuchowisko zrealizowali uczniowie 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Majora Henryka Sucharskiego w Katowicach.